Witajcie. Dzisiaj postanowiłam przygotować dla Was gulasz z karkówki. Jest on bardzo delikatny, rozpada się w ustach, ma wyrazisty, głęboki, ale nie ostry smak. Zaczynam od nalania na patelnię na dno odrobinę oliwy z oliwek. To są takie 3 łyżki mniej więcej, tak aby mi się tylko dno pokryło. Nie chcemy, żeby to było bardzo tłuste. Rozgrzewam tą oliwę i przesypuję na nią ćwiartkę pokrojoną w kosteczkę cebuli. Mieszam to dokładnie, cebula musi mi się zrobić szklista. W międzyczasie, jak ona nam się podsmaża, mogę przyprawić pokrojoną w kosteczkę karkówkę, od której oddzieliłam już nadmiar tłuszczu. Przyprawiam ją dużą szczyptą soli, szczyptą pieprzu ziołowego, może być to pieprz zwykły, także szczyptą słodkiej papryki suszonej i majerankiem, też dużą szczyptą. Wszystko mieszam dokładnie i przerzucam na rozgrzaną patelnię z cebulką. Podsmażam do momentu, aż mięso mi się zetnie. Po tym czasie, jak już widzicie, tutaj mam takie ścięte mięso. Zalewam je przegotowaną wodą, tak aby mi się prawie całe zanurzyło w tej wodzie. Wymieszam wszystko dokładnie i przykrywam. I łącznie będę dusić to mięso przez około godzinę, jednak w trakcie po około pół godziny otwieram to. Już jak widać, troszeczkę wody się zredukowało. Smakuję sobie ten wywar i dodaję do tego ponownie wszystkie przyprawy, które dodawałam do karkówki, czyli sól, pieprz, słodka papryka, także majeranek. Mieszam ponownie wszystkie te składniki i ponownie pozostałem pod przykryciem na 15 minut. Po 15 minutach, tym samym 15 minut przed końcem, przelewam puszkę krojonych pomidorów do mojego gulaszu. Dokładnie to mieszam. One nadadzą takiej głębi temu smakowi. Będzie też ładniej wyglądał, bo nabierze ciekawszego koloru. Dodaję także 2 listki laurowe, które przed podaniem wyjmę, a także 4 kulki gałki muszkatołowej. 4 ziarenka. Po 15 minutach mięso już powinno być delikatne, możecie go skosztować. Podaję. I my zawsze jemy gulasz z kaszą gryczaną, która jest bardzo zdrowa. Nakładam na tą kaszę właśnie gulasz, przystrajam to pietruszką i w ten sposób serwuję. Po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!